Wellingboro. Znowu nieszczęsne. Parking za Castle Wellingboro. Wellingboro występują różne, jak już zdążyliście Państwo z pewnością poznać zjawiska. Nie wiem, czy nietypowe, ale sposób ich, że tak powiem, organizacji albo ich rozmiar, czy inna nietypowość, są fascynujące. Jedna z najohydniejszych rzeczy w Wellingboro to zjawiska socjologiczne. Ludzie, relacje międzyludzkie, dopuszczalne normy zachowań oraz zagadnienia, które są godne szacunku, powszechnie uznane, i takie, które nie, co stanowi zupełną odwrotność tego, czego się uczyłem, jak zostałem wychowany. Ano, jedno z najbardziej zastanawiających zagadnień jest fakt, że tu słowo dane nie znaczy nikt. Nikt nie oczekuje, że ono znaczyć coś będzie, i ludzie bez problemu obiecują różne rzeczy i nawet nie starają się jakby zrobić, co powiedzieli, że zrobią, to jest moje Miki. Oni nawet nie starają się zapamiętać, co obiecali, że zrobią. A jak potem człowiek ma z tym problem, no to jest nienormalny jakiś. Naiwny. Co? Wierzy, że ktoś tam słowo traktuje poważnie? Tutaj słowo nie znaczy nic. A osoba, która trzyma się danego słowa, uchodzi za osobę postępującą głupio. Generalnie głupią, bo oni tutaj tam nie rozdrabniają się na takie zagadnienia jak analiza drugiego człowieka jakaś dogłębna. Nie, prosto cię tam jakąś łatkę przykleją i koniec. I to najczęściej jest związane z zagadnieniami, które oni albo nie rozumieją, to jest głupie, chujowe, pedalskie i wyjebane mają, bo oni mają wyjebane na wszystko generalnie. Albo oni nie są w stanie sprostać temu. No to też trzeba to wyszydzić, jeżeli nie jesteś w stanie na przykład czegoś zrobić fizycznie, bo jesteś zniedołężniały, albo nie masz sobie samodyscypliny, żeby to zrobić. No to... Czyli jesteś im bardziej honorowy, im mądrzejszy, im więcej książek przeczytałeś, im generalnie jesteś na wyższym poziomie zaawansowania, tym gorzej. Zauważyłem, że ludzie, nawet nieraz będący na poziomie tutaj, bo się takie jednostki zdarzają, skrupulatnie to ukrywają, żeby przypadkiem nikt na to nie wpadł. Mało tego, nie wiem, czy nauczyli się, czy umieli zawsze kooperować, rozmawiać, przebywać, kolegować się z największymi, z największą hołotą, najniższą półką ludzi, z polskimi emigrantami. Polscy emigranci, średnia statystyczna tutaj, szczególnie ci, którzy wyemigrowali w roku 2005, kiedy zostały otwarte granice Unii Europejskiej. Większość z nich nie mogła znaleźć pracy, gdyż do prac, które oni mogą wykonywać, w przytłaczającej większości przypadków niezbędne jest zaświadczenie o niekaralności. Oni karani w dużej mierze. Więc oni uciekli, bo szukali pracy, gdyż nie mogli takiego zaświadczenia sobie zdobyć. Pokarani albo byli poszukiwani. Więc not emigrants, my friends, but escapers. And if the most of people here are like that, the normal person will be in trouble. Czyli na przykład, będąc otoczona takimi ludźmi, czy otoczony, uczciwy, normalny człowiek
albo się stanie nieuczciwy i będzie podążał drogą posiadacza permanentnego wyjebania na wszystko. No albo będzie sobie przysparzał problemów. Ja niestety słaby jestem w udawaniu. Na dłuższą metę, na krótką potrafiłbym, ale nie codziennie. A po drugie, ja nie wiedziałem o tym. Nie wiedziałem, z kim mam do czynienia. I wygenerowałem sobie rozmaite problemy. Teraz już tego nawet nie jestem w stanie odwrócić, bo każdy wie, kim jestem i jaki jestem. Więc nawet jakbym się zaczął zachowywać jak oni i posiadł tę cechę, albo został raczej wyznawcą wiary czy filozofii, mam wyjebane. Nikt by tego nie odkrył do końca. Wszystkie zjawiska negatywne, które tu występują, znamy. Jest z naturalnego środowiska, z innych miejsc, tylko one są tutaj jakby znacznie przerysowane, takie spotęgowane, a pozytywnych zjawisk jakby nie bardzo można doświadczyć. Co ciekawe, bardzo dużo obcokrajowców, tubylców tak zwanych, Anglików, poprzejmowało te cechy. Tutaj nie ma za bardzo podobnych sytuacji, jakie zwykliśmy znać z innych miejsc w Anglii, albo zachowań typowych dla Anglików, którzy przyjechali do Polski. Te ich takie fasadowo grzeczno-słodkie zwroty, typu Hello darling, how can I help you? Ja, oni ci tutaj w zęby prędzej dadzą. Oni się bardzo, że tak powiem, przystosowali do tego, co się tutaj dzieje. Ci ludzie są niegrzeczni, są agresywni, są wulgarni, są niewykształceni, są nieoczytani. Zleją się, nie jak Angolę, że tam się nie biją, tylko ewentualnie czasami pokrzyczą. Tutaj się w piątkowe, sobotnie wieczory regularnie dochodzi do bujek pod knajpą. Między Angolami, nie tylko Polakami. Gdzie krew się leje. Są rasistami. Strasznymi rasistami. Co ciekawe, w Wellingborough, przeciętny Anglik, nie każdy. Mówię statystyczny, żebyście mnie Państwo dobrze zrozumieli. Statystyczny nie znaczy, że jakaś jednostka, czy kolejne jednostki, czy 10% społeczeństwa. Chodzi mi o statystycznego, tak samo jak statystycznego emigranta. Przecież też jestem emigrantem. Nie uważam się jednak za średnią statystyczną. Tak czy inaczej, przeciętny Anglik z Wellingborough nie ruszył się stąd nigdy chyba, nawet do Trabston, a do Londynu to już w ogóle może raz, jak miał 5 lat, albo nigdy. Oni nie mają pojęcia bladego, na jakim świecie żyją. Nie wiedzą, co to są inne kraje. Też się nauczyli uważać za złe i głupie rzeczy, których nie rozumieją i nie znają. Więc oni nie lubią wszystkiego. Szczególnie Polaków. Aleśmy sobie na to jakby zasłużyli. Bo bardzo dużo tutaj tych uciekinierów z Polski przed wymiarem sprawiedliwości robi wszystko w tym kierunku, żeby pokazać je z najgorszej strony nasz kraj. Robią nam złą renomę. Widywałem niejednokrotnie, mnie za Polaka nikt nie bierze, w związku z powyższym mogę ługać. A że w Wellingborough oni często angielskiego nie znają, ci Angole, to mi nie zrobi testu z dowolnego innego języka. Co jak udaje tam Francuza czy innego Włocha. W miarę znośnie, chociaż też czuję, że nie kochają. Ale w momencie, kiedy na przykład poznaję ludzi obcych w jakimś przybytku gastronomicznym i się pytają, skąd jestem, i ja szczerze odpowiem, że z kondominium rosyjsko-niemieckiego pod żydowskim zarządem powierniczym, to od razu się tworzy dystans. Ludzie są niespecjalnie zainteresowani dalszą znajomością czy konwersacją. Niektórzy nawet wprost wyrażają swoją dezaprobatę. Jak mówię, no jestem w stanie to zrozumieć. Poza tym z łatwością mogę udawać, kogo sobie tam wymyślę. Tyle. A że, mili Państwo, znalazłem się ja na rozstaju, na rozstaju dróg. Postanowiłem za radą jednego z moich przełożonych
napisać Gravian's letter? Or how can I say it? Taki typowy człowiek z zachodu ze mnie się szprecha po angielsku and I do not remember exactly how to say it in Polish. Gravian's letter, czyli taką skargę do wyższej instancji na superwizora, gdyż miałem bardzo duże problemy z człowiekiem nieobliczalnym. Z człowiekiem, który wiem, że zażywa rozmaite substancje, bardzo twarde narkotyki, jest uzależniony. Do tego był dealerem, też siedział w więzieniu, taka nam się w pracy zmiana wytworzyła. Widzę generalnie wszystkie więzienne ptaszki, im kto bardziej tam siedział i bardziej wyjebane miał, to tym bardziej awansował. No i ja nie mam tam dobrze, bo ja tam mam jakieś takie stare przyzwyczajenia związane z faktem, że pracowałem na stanowisku, które wymagało odpowiedzialności bardzo długo. I nie mogę się tych cech wyzbyć. W związku z powyższym tutaj pracowałem tak, jakbym to był ja odpowiedzialny. To nie znaczy, że byłem arogancki i starałem się pokazać superwizorowi, że jest idiotą, ale raczej pracowałem jak by to było moje. Wszystko dbałem. I starałem się robić więcej i znajdować rozwiązania na rozmaite problemy. No i jednym z większych problemów jest fakt, że ludzie nie przejmują się robotą, mają wyjebane. W związku z powyższym ci ludzie, jak przychodzili do pracy i mieli wyjebane, to ja niejednokrotnie miewałem z nimi rozmaite konflikty, bo oni wyjebaniem swoim niszczyli mi moją pracę, a na próby znalezienia rozwiązania odzywali się w sposób niestosowny albo zachowywali w sposób niestosowny i dochodziło do konfliktów. Oczywiście łatwo było ze mnie zrobić oszołoma, bo wyglądam inaczej, te tatuaże, długie włosy i tak dalej. Świr, który generuje cały czas konflikty i generalnie ma ze wszystkim problem. Oni tutaj biedni by chcieli pracować i się nie da, bo ja tu straszę ludzi. Mniej więcej coś takiego stworzyli na mój temat. I tyle razy to zostało powtórzone, szczególnie przez takiego łysego grubasa z pracy, który myślę, że pewnego dnia będzie mu przykro, że to wszystko zrobił. No to tenże grubas, jako osoba uskuteczniająca permanentne opierdalanie się i fuszerkę, z IQ niższym niż rozmiar buta, popełniającym permanentny błąd językowy, mówiąc poszłem, nie poszedłem, wywindował się na lizaniu pupy superwizorom i na oczernianiu innych z naciskiem na mnie. Tyle razy powtórzył kłamstwo, że ja gadam w pracy za dużo, że stało się to zagadnieniem jakby oczywistym i bezspornym, że tak jest. Co ciekawe, ja z tymi ludźmi nie gadam. Jedyne, co robię, to regularnie pomagam ludziom, którzy nie wiedzą, jak co zrobić. Widzę, że na przykład chodzi taki człowiek i szuka okna i mu tłumaczę, jak znaleźć okno, które się nie, powiedzmy, jeszcze nie znalazło w lokacji, w której powinno być. Cały czas jest na w strefie, w systemie, która, na której zostało przyjęte, z której dopiero powinno wylądować w lokacji docelowej. I teraz trzeba to znaleźć. Rozwiązanie jest proste, ale nikt ich tego nie nauczył i mało tego, nikt prawdopodobnie sobie nie zadał trudu, żeby przemyśleć, jak to zrobić. W związku z powyższym, ja cały czas jak widzę problem, że ktoś chodzi w kółko i tak dalej, to tłumaczę. W związku z powyższym, moje rozmowy polegały na pracy wyłącznie, na usprawnianiu pracy. Ale tenże grubas, mam nadzieję, że się naprawdę kiedyś los odwróci i sprawiedliwość, honor i zasady zatriumfują, a nie kłamstwo, tchórzostwo niskiego sortu, manipulacja, obrabianie dupy i lizanie dup. Co ten czcigodny kolega potrafi najlepiej. W każdym razie
To są właśnie ludzie tutaj, którzy są powszechnie znani i którzy stanowią elitę Willingbooru. Ludzie niegrzeczni, wulgarni, ordynarni, nieoczytani, bez zasad, leniwi, gotowi sprzedać własną matkę, żeby tylko nie musieć ruszyć swojej tłustej dupy. No i tak sobie myślę, że może było dobrym pomysłem, skoro tracę tę pracę i wysoce prawdopodobne, że ją stracę, bo ci, że ludzie honoru stworzyli po tym moim grievance leda na mój temat i całą masę kłamstw. A ci, co nie stworzyli to, nagle się okazało, że byli świadkami. Co ciekawe, to chyba nawet można sprawdzić. Tak czy siak, oni uskarżają mnie to za krawa na dobry żart. Ludzie, którzy przychodzili do mnie i mówili: Michał, weź ty tak nie zapierdalaj, po chuj ty tak pracujesz, człowieku, zobacz, potem ja ci przyniosę mojego payslipa i zobaczysz, tyle samo dostajemy, co ty myślisz, że medal ci dadzą za tą pracę, weź zwolnij, człowieku. Bo się bali, że biedni będą musieli pracować, że ktoś to zauważy i być może będzie od nich wymagał tego samego. Ci ludzie, którzy chodzili i na każdy problem i sytuację odpowiadali: a to wyjebane w to mam, rozumiesz ty? Wyjebane w to mam. Pierdolę, wyjebane po całości. I to są teraz panowie, na przykład stepaperze. Ludzie, którzy nie są w stanie sklecić zdania, które miałoby źródło w rzeczywistości odzwierciedlało jakiś fakt. Ludzie leniwi i głupi, nie znający tej pracy, nie mający na dodatek autorytetu, bo ktoś, kto chodzi i proponuje ci jednego dnia rozmaite substancje odurzeniowe albo podnoszące sprawność intelektualną, w każdym razie wszystkie nielegalne, w dowolnych ilościach, załatwia, sprzedaje, tylko a następnego dnia ma być twoim przełożonym. No są to żarty. Są to jaja jakieś. I myślę sobie, że jeżeli przez tego między innymi jegomościa, ale przez jakby nie tylko jego, bo te zjawiska są tutaj akceptowane i powszechnie uznane za jedyne słuszne, nie z powodu takiego kurwa idioty, tylko z innych powodów. Tak czy inaczej, myślę, że byłoby bardzo dobrym pomysłem zmienić środowisko, by ruszyć stąd. Wellingboro jest dobrym miejscem dla człowieka, jakim jestem ja. Męczę się.